kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj właśnie z Teneryfy. Chciałem dzisiaj poruszyć temat związany właśnie z aronitem, ponieważ pewne osoby mi piszą, czy aronit chroni przed duchami i chroni przed demonami. Otóż oczywiście aronit jest odpromiennikiem na bazie minerałów naturalnych, chroniący nas przed złym oddziaływaniem żył wodnych, przed szkodliwym oddziaływaniem linii niskiego napięcia, promieniowań elektromagnetycznych, które przed promieniowaniem komputerów, telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju pulpitów elektronicznych, w tych miejscach, gdzie rzeczywiście występuje to promieniowanie elektromagnetyczne, jak również promieniowanie od żył wodnych. Również anomalii geologicznych, ponieważ są pewne uskoki, gdzie stykają się płyty tektoniczne. Mieliśmy taki przypadek właśnie w Wolfisar, w domu mojego przyjaciela, który się nazywa Jaime. Właśnie Jaime miał akurat ustawione w miejscu, gdzie stykają się płyty tektoniczne, wytwarzając linię, wąską linię promieniowania, które właśnie szkodziło mu z tego względu, że go zawsze z rana bolała głowa. Po przestawieniu łóżka wszystko się uspokoiło. Tak więc ten odpromiennik nie chroni nas, drodzy kochani, przed duchami ani przed demonami. To od razu chcę to podkreślić, ponieważ wiele osób tutaj jest jakby w konfuzji, myśląc, że odpromiennik aronit chroni przed duchami i przed demonami. Otóż, drodzy kochani, ten odpromiennik chroni tylko i wyłącznie przed złym promieniowaniem. Jeżeli osoba jest napromieniowana, pracuje na komputerze wiele godzin, mając taki odpromiennik w kieszeni, się odpromieniowywuje, po prostu czuje się o wiele lepiej. Osoba, która pracuje przy komputerze wiele godzin, stawiając ten odpromiennik na stole, czy przy komputerze, no ten odpromiennik po prostu chroni daną osobę przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, które promieniuje z tego komputera, prawda? Także nie możemy pomylić tutaj pojęć, ponieważ duchy to są jedną rzeczą i demony, które są istoty subtelne. Dodam, że duchy to są plany energetyczne, które są od ludzi zmarłych. Te plany energetyczne mogą się przemieszać, przenikać przez ściany, mogą wywoływać zjawiska paranormalne, stuki, puki, różne manifestacje plazmy, białej plazmy. Także to są właśnie duchy. I jeśli chodzi o demony, no to wiadomo, jeżeli jest jakiś demon, to też będzie starał się podsyłać myśl o kształty, podłączyć się do świadomości danej osoby, kontrolować umysł danej osoby. No to właśnie tak działają demony, drodzy kochani. Żeby rzeczywiście chronić się przed demonami, taki prosty sposób jest noszenie przy sobie jadeitu. Jadeit jest taki zielony kamień. W tej chwili nie mam tutaj na stole, ale po prostu zachęcam Was do zaopatrzenia się w jadeit. No i noszenie tego jadeitu no, nas chroni przed demonami, nieszczęściem, wszelkimi złymi jakby zdarzeniami losowymi. A tak naprawdę profesjonalną rzeczą, która nas chroni przed wszelkiego rodzaju demonami i przed wszelkiego rodzaju duchami, to jest właśnie posiadanie kawaczy. Ja na przykład posiadam moją kawaczę tutaj, jest ona trochę uszkodzona, ale w każdym razie tutaj jest, to jest moja kawacza. No i kawacza nas chroni, drodzy kochani, rzeczywiście bardzo profesjonalnie już przed duchami, demonami i subtelnymi, które istnieją. Czasami nie można ich zauważyć gołym okiem, lecz są momenty, że pobierają te istoty z nas energię i się materializują w naszym obrębie, w naszym przed nami. Możemy zobaczyć jakąś istotę dziwną, o dziwnych kształtach. To właśnie są te demony i te duchy, które są w eterze i osoba o negatywnych energiach przyciąga tego typu istoty. No i czasami te istoty się materializują, czasami one są subtelne, nie można ich zauważyć. Tyle, że dana osoba jakby wyczuwa, że coś jest nie tak, że cały czas jest nerwowa, że cały czas jest jakby, ma nie swoje myśli. Myśli są jakby podsyłane, te myśli kształty właśnie. I to właśnie się tyczy duchów i demonów. Także jeszcze raz podkreślam, że nie można mylić tutaj dwóch pojęć, czyli promieniowania od odpowiedników, pozytywnego białego promieniowania, które jest z aronita,
z podczepami duchów i demonów i tego typu istot. Po prostu to jest zupełnie dwie odrębne rzeczy. I tak samo jak na każdą chorobę jest określone lekarstwo, określone zioło, określona tabletka, to tak samo jest właśnie w życiu materialnym, w tym ciele materialnym. Na pewne schorzenia, na pewne rzeczy są inne rzeczy, a na przykład jeżeli ktoś jest opętany przez duchy, no to jest po prostu już inna rzecz na takie po prostu podłączenia, które ludzie mają, nie? Tak więc, drodzy kochani, to chciałem właśnie wyjaśnić i zachęcam Was do zakupu aronitu. Jeżeli ktoś ma złe promieniowanie w domu, może go zakupić na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie, tutaj z Teneryfy i do widzenia.